Cześć! Serdeczna strzelencja, z tej strony J. Bartek i witam was już w drugim odcinku z Westerado Double Barreled. Pod pierwszym, nie pamiętam ile było łapę w górę, pamiętam, że było dość dużo wyświetleń, jak na moje filmy. Aha, i też sobie uświadomiłem, jak obejrzałem, że wy macie zasłonięte. Macie zasłonięte, ten, jak to się nazywa? Widok mojego magazynka i moich żyć, ale to nie jest tam, nie jest takie ważne. Dobra, ciekawe, jak przestrzelę to. O, woda się leje. Z tej się nie leje, z tej się leje. Dobra, przeładujemy sobie, użyjemy szybkiego. Aha, i pograłem sobie troszkę sam na boku, jakby nową grę, żeby troszkę ogarnąć te dialogi, i dzięki temu już wiem, już troszkę wiem, co oni tam będą mówić, w sensie, że będę lepiej tłumaczył. Troszkę zmienię tą technikę, ponieważ było to troszkę chyba takie problematyczne. Zobaczmy, co mamy tutaj. Talk to salon owner, talk to sheriff. Czyli mamy do szeryfa zagadać, tu jest szeryf. Ej, baba przylazła. Przepraszam, hej, coś tam. Ha. Szeryf, czy mógłbyś mi poświęcić minutkę? Czym się martwisz? Mój mąż się upił i stracił całe pieniądze. Coś tam nie jestem, nie będę ci męża pilnował i tak dalej, i tak dalej. Mam swoje sprawy. Coś tam. Upity. To nie mój problem. On jest wrakiem człowieka. Powiedz mu, synu. Coś tam. Aha, teraz do mnie mówi, bo chcę, żebym jej pomógł. Ciekawe, jak widzę. Aha, i mam się opowiedzieć po stronie. Czyli wybiorę, że I'm on the sheriff, czyli jestem po stronie szeryfa. Wszyscy my, facecie, jesteście tacy sami. Poszła sobie, dobra. Dobra, zrobiłem questa, pogadałem sobie z szeryfem. Czego chcesz? Ktoś spalił moje rancho, albo szukam faceta, który zabił moją rodzinę. O nie! Nie! Nie robię vendetas. Nie wiem, co to jest vendeta. To co ona mówiła jest 100 razy gorsze. Nie. To, co ty mówisz, jest 100 razy gorsze od tego, co mówiła tamta baba. Nie będę pilnował jej męża. A ty nie jesteś gotowy, żeby coś tam handle someone. Aha, idź, pomóż tej dziewczynie z jej mężem. I ulepszysz wtedy relację. Coś tam jej pistolet. Wróć później. Zobaczę, czy może sobie przypomnę coś o jakichś podejrzanych typkach. Jakaś babka, nie chce mi się tym robić. Zobaczcie, mam. Nie strzelaj do niej. Patrzcie, jakiś, ja się z nim pogadam. Ja z tobą porozmawiam. Cześć, dziwaku. Czy znam cię? Nie sądzę. Czy nie jesteś tym chłopakiem z rancha z południa? Może jestem, może nie. Wyglądasz na młodszego brata. Słyszałem, że rancho zostało napadnięte przez bandytów i spaliło się. Myślałem, że nikt z nich nie przeżył. Czyli teraz mogę powiedzieć, nie zabrzmiał dzwon. A czy dzwon nie dzwonił? Tak, słyszałem o tym, albo ja przetrwałem. Czy mam mu powiedzieć, że to ja byłem tam? A powiem, że tak, ja przetrwałem. Coś tam, wandale są coraz... Nie wiem, szczerze mówiąc. Idę teraz, zobaczmy się później. Kurde, mogłem... Odsunę jakieś te... Poszukiwany. Widzę tego typa, on tam idzie. To jest ten, przecież...
Ten typ tam niebieski, halo? Jesteś poszukiwany? Jestem zajęty. Kurde, nie, no... Ale on jest poszukiwany przecież, ja go mogę złapać i dostanę pieniądze za niego. Poszukiwany. Bandyta. A tego, ten jest czerwony akurat, te. A no dobra, czyli teraz muszę znaleźć, dobra. Z tego poszukam, a teraz muszę pójść tej kobiecie pomóc, dobra. Ten jest czerwony. O. Czekajcie, to nie jest ten? Wszystko czerwone, spodnie szare. Wyglądasz na agresywnego i tak... Gdzież to jest? Ja go idę zastrzelić, już to jest bandyta. No patrzcie, jak ucieka. No fuck! To jest bandyta. Pieniądze wypadają. A tylko 10. No ale to może... Ja zabiłem właśnie poszukiwanego. Nie zabiłem poszukiwanego. A to jest salon. Dobra, idę pomóc tej dziewczynie. To była ta dziewczyna. Aha, czyli jednak ten, dobra. O co chodzi z tym twoim mężem, tak? Aha, czyli chyba zrozumiałeś, że powinieneś mi pomóc. On siedzi w salonie i nie mogę go namówić, żeby poszedł do domu. Nie martw się, przyprowadzę go tutaj. O, dzięki ci Boże, dobra. Tu był salon. Ten chyba pije. O, to jest, a kupity mąż. Dobra. Rottweiler, coś tam. Poprosiła mnie, żebym przyniósł do domu. O, moja żona. Nie chce iść z nią. Po prostu chodź. On mówi, że nie chce. Ach, pistoletem postraszyłem od razu się, chłopak tutaj. O, let's go! No i proszę bardzo, chodź, kumplu. Masz, przeprowadziłem ci męża. No i podziękowała mi. Aha, dałaby mi czapkę, bo czapki to są takie jakby życia tutaj, nie? Ale mam wszystkie, mam full, mam 3. Więc jak będę chciał później, to wtedy mogę wziąć. Dobra, jeszcze coś miałem, jakąś robotę w salonie. Miałem pogadać z tym. Tu jest gość. O, jakaś nowa twarz w mieście. Witaj. I need some information. Albo I am parched. Nie wiem, co to jest. Ha, czego byś się chciał napić? Pararidiew, to było, że jakiś tam. $5, dobra. Proszę bardzo. Aha, zaproponował mi, żebym dołączył do gry karcianej, tam grają w karty. Dobra, napiłem się drinka jakiegoś. No okej. Okay. Cześć kowboju, grasz z nami w karty? Jaką grę? 5, aha, w pokera. Jak w to gracie, bo ja nie wiem jak... Czyli dobra. Are you interested? Basic rules, czyli zasady, tak? Get your hand, which, która składa się, masz 5 kart w ręku, tak? Aha, jeśli masz dobre karty w ręku, to możesz podnieść zakład, no nie? A jeśli masz złe karty w ręku, czyli pasujesz i nie grasz tej rundy. Aha, możesz sobie wymienić po zakładach, możesz sobie wymienić kilka kart na nowe. Aha, i w końcu się runda zatrzymuje. Karty pokazuje swoje karty. Kto ma najlepsze, wygrywa. What are the best hands? Dobra, jeszcze, bo ja nie chcę przegrać, mam $5. Zagram to, żeby pieniądze jakieś wygrać, nie? Okej, chłopaku. Najlepsze
karty są... Aha, Best Poker Combinations. Combinations, please, dobra. Bo ja... Aha, para to jest... aha, dobra, no to para to ja znam. Znaczy, ja generalnie wiem, jak się gra w poker, ale... Ale nie. Dwie pary, no nie, no tak, dobra. Trzy, dobra. Straight. Okej, rozumiem. Flush. A, dobra, wiem, co to jest flush. Full house, dobra, to wiem, co to jest full house. Now come the really strong... four. Straight flush, dobra, to ja... Okej, dobra. Okej. Let's start franking game. Gramy w karty. Tutaj są moje karczyki. Mam parę, to już widzę. Jest 20 w tej chwili zakład. Aha, nie mam pieniędzy, żeby podnieść. No dobra, to... Folduję, dobra. Oni tam się zakładają. Ja bym sobie chciał wymienić karty. No i przegrałem, czy... Przegrałem. Nie wiem, o co chodzi, dobra. Dopiero zaczęliśmy, zagraj jeszcze jedną rundkę. Nie, dziękuję, nie mogę grać jeszcze nie. Okej, fajnie było grać. No, ja chcę pograć z nimi. Chcę, let's play. Bo nie wydałem żadnych pieniędzy. Oj, dama. O, teraz sobie mogę karty wyrzucić, bądź posprawdzać, nie? Więc teraz tak, wyrzucę sobie dwójkę. To też wyrzucę i to też wyrzucę. Dostałem nowe. Kuźwa. Przegrałem znowu. Wydałem pieniądze, dobra. Pograliśmy sobie no thanks. Dobra, nie pograłem sobie za wiele z nimi. Aha! Poprosiłem, żebym mi opowiedział swoją historię, ja milczałem. O, człowiek w rozpaczy! Masz jakąś ukrytą historię. No coś mi kazała zrobić, nie chciałbym się dać, co mi kazała zrobić. Ja sobie tutaj szybko luknę tylko na czas. Dobra, ja. To mam poszukiwany, tak, plakat tego gościa, co jest poszukiwany. Asked you to talk to... Aha, ona mnie poprosiła, żebym do niej kiedyś jeszcze z nią porozmawiał. Dobra. Aha, upitego męża już też znalazłem, czyli muszę wrócić do szeryfa, ale ja jeszcze sobie tutaj pogadam jeszcze raz. I need some information. Dobra. Raids, what's news, folks around here. Dobra. The sheriff, the bankier, o bankierze, o szeryfie. Anyone. Miss Hat, pani czapka. Aha, jest jakiś gościu, który w Santa Anna, to jest takie miasto, nie robi najlepsze czapki. Albo nie, w sumie, bo ja... Dobra, jeszcze raz chcę się o coś zapytać. It's a information, dobra. Czy słyszałeś o jakichś napadach? Nie słyszałem. Aha, jakieś problemy, coś tam. Aha, ci co grają w karty mogą wiedzieć więcej. Już gadałem z nimi. Jakie są, aha. Jakie są newsy? Aha, jakiś benzynę, ropę znaleźli w kopalni, zamkniętej kopalni. A czasy są, dobra. Zamknięta kopalnia, o co chodzi? Na jakieś pola ropy, złoża ropy są tam, nie? Dobra, powiedział mi, gdzie to jest. No. Chyba do widzenia, dziękuję. No to jakby ja mówię, więc ja przecież już z nimi...
Nie mam pieniędzy, żeby grać. Kuźwa, no to bym sobie pograł rzeczywiście. Dobra. Do widzenia. Do szeryfa muszę wrócić. Tu był szeryf? Dobra. Okej. Okay. Zrobiłem to, więc teraz mi coś powie. A mam dla ciebie poszlakę, która może ci potem pomóc. Miał jasną, czerwoną kurtkę. Na plecach, dobra. Nie wiem skąd go zna. Rancher Bob ma problemy. Mam mu pomóc. Dobra, ale dobrze, mamy poszlakę. Gdzie to jest? O, tu jest. Tu jest, jak wygląda mój. Już wiemy, że ma czerwoną koszulkę. I czerwony kapelusz, tak? No nie, wiemy, że miał czapkę na pewno. Tutaj są same czerwone, więc chyba miał też... Nie, dobra, na pewno miał czerwoną, tak, skórzaną kurtkę, dobra. Tyle wiemy, musimy się dowiedzieć po prostu, kto to był, tak? Mam iść pomóc Rancher Bob. Aha. Dobra, rozumiem, dziękuję. Ja już sobie pójdę. Poszukamy sobie tego poszukiwanego, co tego mam. Bo jest jakiś taki poszukiwany, nie mogę za niego hajs dostać, jak go złapię. Przebiegnę się po mieście. Patrzę, że nie ma nikogo. O, ktoś sobie siedzi. Siedzącego to ja zawsze. Cześć! Czy widziałeś mordercę w tych tutaj gdzieś? Aha, tylko coś mi obiecaj. Co? Musisz zapukać wszystkich na dół? Nie wiem o co chodzi. What? On mi coś tłumaczy. Dobra, do widzenia. To jest bank. Czy masz pracę? Tak. Potrzebny jest karawan. Okej. W Santa Anna jest gość, który prowadzi karawany. Dobra. Ten coś tak fajnie wygląda. Może on tu jakieś bronie sprzedaje? Coś gadę. A tu mogę kupować czapki. Dobra. To tyle wystarczy mi. Przy mapkę. Bob. Rancher Bob. Dobra, nie wiem gdzie był Rancher Bob, ale nie wiem czy to nie jest też ten, którego ja zabiłem. Dobra, pójdziemy sobie tam. No ja się zapytam, może wiedzą co to jest za dom. A powiedział, że tu jest gorąco, czy w góry może byś się przejechał, tam jest chłodniej. A tu mu powiem, że to jest pustynia w końcu, tak? Ale nie, porozmawiałem sobie z nim. Jakiś grabarz. Kazali mi iść sobie, bo inaczej zarobię strzała w głowę. Ojej! Dobra. O Jezus Maria! Bijemy się. Ja się boję ich, ale nie mam pieniędzy, nie mam nic do stracenia. Rozwaliłem mu czapkę. Jednego zabiłem. Zabił swojego. Pozabijałem ich wszystkich. Bez żadnego stracenia życia. Tylko jeden tu żyje. Gdzieś tu się schował, dobra. Ej, ale jestem dobry. Pozabijałem ich wszystkich.
Do widzenia, kumple. Dobra, nie ma tu nic ciekawego. No, to jest pies. Te psy potrafią pogryźć, nie? Tam ktoś jest? Tu jest jakiś wucet albo co? Pojedziemy teraz do tego Santa Anna. A nie, tu jest ten rancher, bo ja u niego mam jakieś te... Jakieś mam z nim te... Zadanie, nie? Rancher to jest chyba jakiś hodowca bawołów, coś w tym stylu. Szkoda, że jednego już zabiłem. Hehe. Dobra. Ma problemy. Chcę sprzedać te... Chcę sprzedać te bawoły, bo co się stało? Co się stało? Jakiś człowiek, któremu spalili... Nie słyszę nic. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Aha, dobra, bo zawsze się przyda dodatkowy... Dobra. Okej. Okay. O! A, zawozimy ten, dobra. Kuźwa, dostałem. Dostałem znowu. Nie mam tylko jedno życie, zaraz ginę. Dobra, pomógł. Oj, sorry, kumplu. Prawie swojego zabiłem. Dojechaliśmy, dowiozłem bawoły. Dostałem kasę, z tego. Okej, okay, podziękowali. Tu proszę, 300 jeszcze dostałem, ale jaja. Mogą mi zaufać? Wiem coś o człowieku, który spalił twoje rancho. Zaufaj, co ci powiem, ale to musi pozostać między nami, nie? Miał dres. How to... A wie jak się ubrać? Niebieskie slacks, nie wiem co to jest slacks. Białą koszulkę i krawat. Znakomicie, dobra. Okej. Okay. Coś tam gadają, nie chcę się tego czytać, dobra. Czyli teraz możemy już sprawdzić. Czy już wiemy, że miał krawat, białą koszulę. Nie wiemy jakie miał spodnie. Pasek. Czapkę wiemy, że miał czerwoną. Nie wiemy jeszcze jaką miał chustę, dobra. Już dużo wiemy generalnie. Dobrze. Teraz tak, muszę dowieźć jeszcze karawan. Byłem u Rancher Boba i tam się jakoś nic nie stało wielkiego, ale dobra, to pojadę tam jeszcze raz. Nie mam czapek. Nie, to ja najpierw pojadę, wiecie gdzie pojadę? Do miasta. Nie, to jest dom wujka, nie, tutaj chcę. Dobra. To było miasto, muszę sobie kupić czapki. Aha, najpierw ta mała mi chciała dać, to sobie wezmę od niej. I ta dziewczyna. O! Dostałem czapkę, dobra, brawo. I tutaj chyba ten gość sprzedawał czapki, nie? Nie, on mi nie sprzedał czapki, on mi dał jakieś wyzwanie. Pójdę do salonu, nie, do banku, wpłacić kasę, bo już wiem z poprzedniej rozgrywki, z tej równoległej, że jak mnie zastrzelą, to chyba tracę całą, albo tracę dużą jej część, a mogę sobie ją wpłacić do banku i wtedy będzie chronione, dobra. Tak chciałbym, jest.
100. Jeszcze trochę. Jeszcze 100. I jeszcze 100. Okej. Dobra. Kasę im oddałem. Jest coś ciekawego w tym mieście? Czy to było? Nie wiem. Dobrze, że już mam... To jest za facet? Ej, to może być zabójca mojej rodziny. Pogadam sobie z nim. Jeszcze raz sobie z nim. O! Kasę dostałem. Pogryziłem rewolwerem. No proszę bardzo. Ci ludzie są chętni do pomocy. Może to jest jakiś gościu z rancha. Rancher Bell, a on mnie poprosił, żebym mu tych właśnie ranczowników. Nie. Nie, to nie chcę. On mnie o coś poprosił, o co on mnie poprosił? Dobra, coś tu muszę porobić, ale znaleźć tego. Bandyta. Ja mówił, że koleś przy kartach. Jeszcze pobiegam sobie po tym mieście, bo tu może coś być ważnego jeszcze. Dobra, tu był salon? Tak, tu był salon. Teraz mogę z nimi pograć w karty, a tamty mi powiedział, że oni powinni coś wiedzieć. Let's play. Dobra. Co tam dostaliśmy w kartach? Tak średnio. Przegrałem, nie. Nie mi się ciężko gra, dobra. Dopiero zaczęliśmy. Nie, dobra, jakoś nie wiem, on się nie chce ze mną kumplować. A w poprzedniej grze od niego dostałem informację. Dobra. Teraz Rancher Bob. Polecimy tutaj, do Santa Anna. Tu był ten gość z karawaną i tu był jeszcze ten gość od czapek. Czy on ode mnie coś chce? Tak, od karawana. Nie, dobra, ja... Kurde, może... Troszkę się tu błąkam w tej chwili. O! Ale nam się odcinek wydłużył. To na tyle w dzisiejszym odcinku w takim wypadku. Podobało się to, jeszcze więcej łapek w górę, a... Będziemy walczyć, tak? Odnajdziemy tego zabójcę i zrobimy co trzeba, nie? A ja chyba sobie w ogóle usiadłem. No tak, usiadłem sobie. Dobra, na razie, cześć!